Cześć, tu Łukasz Jakubiak. Dziękuję, że oglądasz mój program. Proszę Cię o zasubskrybowanie mojego kanału poprzez kliknięcie czerwonego przycisku pod filmem, a także dzwonka, który powiadomi Cię o nowym wywiadzie. Moi drodzy, dla tych, którzy myślą, że nie znają mojego kolejnego gościa, proszę posłuchajcie paru jego utworów. Zdecydowałeś się startować w konkursie Eurowizji. To często budzi różne emocje, ale na pewno jest niesamowitą promocją. Jaki głównie cel przyświeca Twojej decyzji? Z Eurowizją dla mnie to jest sprawa bardzo ciekawa, bo ja nie chciałem jakoś specjalnie się angażować w Eurowizję. Od wielu lat spotykałem się z opiniami, że może powinienem wystąpić. I nie tylko w Polsce, bo też na Zachodzie, gdzieś tam pracując z ludźmi w różnych studiach, słyszałem, współprodukowałem utwory na Eurowizję. I wiele razy ktoś mówił: Gromie, a czemu ty w Polsce u siebie nie możesz zaprezentować jakiegoś utworu? I zawsze mówiłem: no jest to przecież jakoś nawet niewykonalne. No pewnie do tego tak podchodziłem z dystansem. I w tym roku też fani bardzo mnie namawiali do tego. I sytuacja turbo ciekawa, bo jeden z komentarzy na Facebooku u mnie, na profilu, ktoś zadał pytanie, czy wystąpię w tym roku w Eurowizji. I ja dodałem taką emotikonkę myślącą. I ta emotikonka po dwóch dniach urosła do czegoś niesamowitego, bo jeden z portali napisał: Gromi zastanawia się, czy wystąpić na Eurowizji. I ja sobie pomyślałem, zadzwoniłem do moich menadżerek, mówię, czy ktoś coś powiedział na ten temat, bo skąd taki pomysł, tak? Ty powiedziałeś. A ja tą emotikonką uruchomiłem pewną lawinę. Zadzwonił do mnie pewien dziennikarz i mnie zapytał: Gromi, występujesz? Ja oczywiście, że nie, że nie wypada. A on mi zadał proste pytanie: z jakiego powodu nie chcesz wystąpić? I naprawdę nie potrafiłem i wtedy, i dzisiaj odpowiedzieć, dlaczego mam nie wystąpić na Eurowizji. Tak, jeżeli mogę, jeżeli się zakwalifikowałem do 10, bardzo się cieszę i myślę, że tak naprawdę sprowokowali to moi fani. I to dla nich przede wszystkim zgłosiłem się.